No cześć, kolejny odcinek Carnival Row za nami. No odcinek bardzo fajny, dużo akcji. Philo planuje uwolnienie swojej kochanej z więzienia, a w międzyczasie nasz tutaj rządzący zaczyna robić porządki. Dowiaduje się, że jego kochanka ma trochę inne plany niż on. Chce go wykorzystać i przejąć kontrolę nad wszystkim. Sama chce rządzić. Po drodze bierze i trochę słusznie, niesłusznie oskarża swojego doradcę o zdradę. No i zamyka swoich wrogów Cytadeli. No jeżeli chodzi o Philo, to jego plan trochę się psuje, ponieważ wizja czarownicy pokazuje, że nie mają jednego dnia, tylko muszą natychmiast rozpocząć uwalnianie uwięzionej. No i tutaj zaczyna się akcja, ponieważ na miejscu okazuje się, że myślałem, że wszystko potoczy się inaczej, jednak tutaj nasz, można powiedzieć, antagonista ścina głowę kochanki. No i gdy kładzie pikse na stole, by obciąć jej głowę, pojawia się potwór. W międzyczasie Philo z pomocnikiem wjeżdżają właśnie do Cytadeli i słyszą strzały. Swoją drogą, potwór bardzo fajnie zrobiony, bardzo fajne stworzenie. O nasze stworzonko wykańcza wszystkich na placu egzekucyjnym. Dodatkowo zabija naszego tutaj przywódcę Ala. I koniec końców ląduje on z rozwalonym brzuchem, z wyjedzonymi wnętrznościami obok głowy swojej siostry, kochanki. Jego doradcy udaje się przeżyć, a nasza główna tutaj Pixa znika. A na sam koniec Philo z niedoszłym w sumie towarzyszem broni zostają aresztowani przez strażników więziennych, a w oddali widzimy, jak potwór kieruje się w stronę miasta. O tyle na dzisiaj. Dzięki, do następnego, hej.